się Baniak Baniaka, który właściwie... Kurde, właśnie to jest nazwa kanału już, a nie samych poradników. Może jakoś inaczej powinienem zaczynać, nie? Teraz na to wpadłeś. Zostaw jak było. Cześć, oglądacie Baniak Baniaka, a Baniak to ja. Ze mną też jest Słowik. Cześć. Gdzieś tam w eterze czuwa Josh, a dzisiaj nagrywamy 41 poradnik o takim temacie. Motywacje dla bohaterów. Jak zrobić, by podążali zaplanowaną przez nas ścieżką z chęci zemsty, miłości, władzy, ratowania honoru? To mówiłem ja, Josh Bilarski. Po co się przedstawiał na koniec? Bo głupi jest. Dobra, poruszamy temat motywowania bohaterów, czyli co robić, by nasze postacie nie rozbiegły się po całym świecie. Zaczynamy. Czasem zwykłe zadanie nie wystarczy. Praca za kasę, misja od kapłana czy rozkaz autorytetu. Dla niektórych jest to zdecydowanie za mało, żeby pójść tam, gdzie czeka ich przygoda. Musimy ich jakoś zmotywować, ale ich, jakich ich, graczy czy bohaterów? A no właśnie, wydaje mi się, że zdecydowanie powinniśmy bardziej motywować graczy, ponieważ to oni pociągają za wszystkie sznurki swoich postaci. Bohater jest tylko lalką, rolą naszego gracza, który może ze swoją postacią zrobić dosłownie wszystko. Może ją zmotywować, jeśli zechce, a jeśli nie, po prostu wyrzuci kartę postaci. Bohatera możemy motywować na przeróżne sposoby, ale wystarczy, żeby gracz powiedział nie i już wszystko leży. Po prostu, nasz bohater nie zrobi tego, czego nie chce zrobić gracz, dlatego skupiamy się na współgrających. Ale to przecież nie znaczy, że nagrody dla bohatera nie będą atrakcyjne dla gracza, bo to przecież graczowi chodzi o to, żeby jego postaci żyło się lepiej. Wszystko, co ciekawe dla bohatera, powinno być także ciekawe dla grającego. I zacznijmy od bogactwa wymienionego w komentarzu. No kto by nie chciał być bogaty? Pieniądze są bardzo dobrym motywatorem. Oferujemy gotówkę, posiadłości, przedmioty, nowe wierzchowce, stroje, pojazdy, cyberwszczepy. Wszystko, czego można dotknąć, a nawet i sprzedać. Tylko po co dawać, skoro jako mistrz gry możesz to równie łatwo odebrać? Dokładnie, właśnie to chciałem powiedzieć. Nie należy posiadania przedmiotów czy czegokolwiek w grze traktować jako rozwój postaci. To jest nagroda i motywator, który niestety można bardzo łatwo stracić. Inną formą motywowania jest także oferowanie wpływu dla postaci. Awans w hierarchii wojskowej, przyłączanie się nowych popleczników, czy zostanie władcą całej krainy. To też motywuje. Czyli jednym słowem, nie tylko bogactwo, ale też i władza. No kto by nie chciał rządzić? W grze o tron to wydaje się być głównym motywatorem do działań bohaterów. Zdobycie tronu siedmiu królestw. Bohaterów nawet może nie interesować samo posiadanie, ile władza. Pomyślcie zatem, czy po zakończonej kampanii nie warto dać im pod panowanie czegoś małego, chociażby jednej malutkiej wioski. To daje nam nowe wątki na przygody. Wioską trzeba się opiekować, ktoś może ją najeżdżać, ludność może się buntować. A co po wiosce? Miasteczko, miasto, port, kopalnie, cała kraina? No motywować można niemal w nieskończoność. Dlatego w pierwszej kolejności mamy motywowanie materialne, a następnie poszerzanie wpływów. Ale to nie wszystko, jedziemy dalej. Teraz coś o temacie, o którym nie słyszał żaden bohater, ale każdy gracz jest nim za pan brat. I mówię tutaj o punktach doświadczenia, ale także punktach przeznaczenia, punktach losu, czy innym ciekawym elemencie mechaniki. Wiem, że nie każdy system z nich korzysta, ale element rozwoju postaci jest raczej wszechobecny w każdym RPG-u. I jest to także bardzo dobry motywator do odbywania przygód. Im bardziej niebezpieczna przygoda, no to tych pedeków powinno być nieco więcej. Jeśli bohaterowie przebimbali sobie całą sesję, no to można pokusić się, żeby dać ich nieco mniej. Ale powiem wam, że bardzo wielu mistrzów gry ma problem z przydzielaniem punktów doświadczenia. Bo jak mam to zrobić? Jak mam ocenić naszą zabawę? Kto się dobrze bawił? Kto się źle bawił? Mam oceniać naszą grę aktorską? No chyba bez przesady. Wczuwanie się w klimat? Albo karać za przeszkadzanie na sesji? Nie jest to łatwe, dlatego powiem wam o swojej metodzie przyznawania punktów doświadczenia, którą stworzyłem kilka lat temu i jak dotąd bardzo dobrze się sprawdza. Właściwie nie ja przyznaję punkty doświadczenia, tylko gracze. Oni sami oceniają, z którym z innych graczy grało im się najlepiej. Metoda nie do wykorzystania raczej, jeśli gramy we trójkę, czyli mistrz gry i dwóch graczy. Ale im więcej jest grających, tym zdecydowanie jest łatwiej. Przykładowo, mamy pięciu graczy i gramy w Warhammera. Na koniec sesji każdy otrzymuje kartkę oraz 100 punktów doświadczenia ode mnie. Na tej kartce zapisuję dwa imiona. Postać gracza wymienionego na pierwszym miejscu otrzymuje dodatkowe 20 punktów, a drugiego dodatkowe 10. W ten sposób mamy zróżnicowany poziom doświadczenia i właściwie nie jest na mistrza gry, że kogoś niesprawiedliwie ocenił. To gracze oceniają, z kim im się grało najlepiej, kto najlepiej odgrywał swoją postać i kto najbardziej przysłużył się danej przygodzie. I to działa, ale raczej z dojrzałymi graczami, ponieważ amatorzy będą zaraz kombinowali, jak tutaj oszukać, umawiali się na wzajemne przekazywanie punktów. Z takimi osobami nie gram. Mistrz gry nie jest szefem czy reżyserem, żeby nas oceniać, a my nie jesteśmy profesjonalnymi aktorami. Ta neutralna metoda bardzo dobrze się u nas sprawdza.
sami przydzielamy punkty i możemy komuś pomóc, jeżeli zostaje z doświadczeniem w tyle. Po prostu zrzucamy się punktami na niego. Jeśli jeszcze mogę coś wtrącić, jeżeli ty, mistrzu gry, sam przyznajesz punkty, nie dawaj ich ani za mało, ani za dużo. Będzie za mało, wkurzamy się, że rozwój jest zbyt wolny. Za dużo, też niedobrze, bo okazuje się, że przyszło nam zbyt łatwo i nie postaramy się następnym razem. Dziękuję. Bardzo dziękuję, sam właściwie chciałem to powiedzieć. Punkty doświadczenia są świetnym motywatorem, ale posługiwanie się nimi nie zawsze jest proste. Kolejnym motywatorem wymienionym w komentarzu jest element fabularny, czyli konsekwencja albo zaangażowanie. Skoro powiedzieliśmy już A, no to powiemy B, żeby tylko dokończyć sprawę. Bohaterowie ukradli klejnot, będą chcieli go sprzedać. Znaleźli opuszczoną świątynię, będą chcieli ją pewnie zbadać. Skoro zgodzili się na wykonaną robotę, pewnie ją wykonają. Rozumiecie? Pierwszy krok jest trudny, ale kolejne już powinny być łatwiejsze. Więc fabularnie także możemy motywować naszych bohaterów, żeby kontynuowali przygodę. Ale jak zawsze mówię, powinniśmy dawać im przerwy, takie małe zakończenia. Chwilę na wytchnienie, zebranie myśli, odpoczynek, może dość małą nagrodę i jedziemy dalej. By gracze chcieli, żeby bohaterowie podążali wyznaczoną przez nas ścieżką, dobrze jest, żeby element fabularny dotykał ich postaci na jakimś osobistym poziomie. Rycerz chętniej pojedzie na wyprawę, jeśli na końcu jest do uratowania dama jego serca, a nie jakaś nieznajoma. To może ja dam kilka przykładów od siebie. Bohaterowie otrzymują wieści o skarbie, ale chętniej pojadą, jeśli jest tam do odzyskania ich rodowy klejnot. Badacze chętniej zajmą się sprawą morderstwa, jeśli ofiarą padł członek ich rodziny. Pokonanie bandy zwierzoludzi będzie przyjemniejsze, jeśli byli oni odpowiedzialni za spalenie naszej rodzinnej wioski. Złapanie złodzieja będzie naszym priorytetem, jeśli ukradł on coś, co należało do nas, a nie do przypadkowej osoby. To mówiłem ja, Josh Pilarski. Dziękuję. On jakoś dziwnie brzmi, nie? Mówię ci, że on głupi jest. W takim razie wplątujemy w przygodę wątek osobisty i od razu nasz bohater jest lepiej zmotywowany. Mamy także emocje jako naszą motywację. Podążamy za miłością, z chęci zemsty, albo ze strachu uciekamy przed niebezpieczeństwem. Ale są to elementy nieco dla bardziej doświadczonych graczy, którzy potrafią je w sobie wzbudzić, albo przynajmniej je bardzo dobrze odegrać. Motywować graczy możemy także, jeśli ich bohaterowie są w tarapatach. Potrzeba bezpieczeństwa lub ucieczka przed zagrożeniem także mogą dać nam kopa do działania. W ogóle stres jest bardzo dobrym motywatorem. Zobaczcie po sobie, ile razy braliście się w końcu za napisanie pracy z obawy, że nie zdążycie przed terminem oddania. Z bohaterami może być tak samo. Stres przed tym, że może być gorzej niż jest. I tak samo czas! O, przykłady. W tym jestem dobry. Mamy 2 dni na znalezienie antidotu. Za 30 minut będziemy w zasięgu Gwiazdy Śmierci. O wschodzie słońca wrota grobowca się zamkną i przy 3 pianiu koguta utracimy swoją moc. Więc musimy się śpieszyć. To mówiłem ja, Josh Pilarski. Tak, ograniczenia czasowe, korporacyjnie mówiąc deadline'y, to także bardzo dobry sposób do motywowania. Inny pomysł, powrót do stanu, kiedy wszystko było w porządku. Brak dachu nad głową zmotywuje do szukania schronienia, brak pożywienia do upolowania czegoś albo znalezienia karczmy. Chęć poczucia szczęścia i bezpieczeństwa na pewno zmusi do działania. A co powiecie w ogóle o zaspokajaniu potrzeb naszych bohaterów? No graczom na pewno będzie na tym zależało. Bohater ma potrzebę potęgi, no to na pewno spodoba mu się pomysł zdobycia tajemnej księgi. A co z potrzebą uznania, sławy czy bycia wyjątkowym? A czemu po prostu nie spytać gracza, czego on chce albo czego pragnie jego postać? Przecież to takie proste. Gracz właściwie wszystko da nam jak na talerzu. A czy gracz nie chciałby, żeby jego postać posiadała jakąś unikalną zdolność albo wyjątkowy magiczny przedmiot? No pewnie, żeby chciał. Jest naprawdę mnóstwo sposobów do motywowania graczy i ich postaci, ale uwaga, motywacja, jak i nagroda nie mogą być za bardzo odsunięte w czasie. Dodatkowe punkty doświadczenia, ale dopiero po 10 sesjach, to nie zadziała. Albo władanie nad całą krainą po 2 latach grania sesji jakiejś kampanii, też niedobry pomysł. Podobnie z nagrodami, po pokonaniu wielkiego demona, otrzymanie miecza, który nie ma absolutnie żadnych właściwości, poza tym, że jest magiczny, to mało motywuje. Nagroda musi być niemalże w zasięgu ręki naszych bohaterów i adekwatna do odbytej pracy, a w naszej sytuacji do przygody. Dlatego uważam, że należy nagradzać od razu po niej. Dlatego gracze będą lepiej zmotywowani następnym razem, bo będą pamiętali, że wcześniej nagroda była otóż tuż za rogiem. Coraz trudniejsze tematy dajecie, a mam tylko kilka minut i weź tutaj w pełni odpowiedz, ale mam nadzieję, że tym razem to wam wystarczy. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Następny będzie o łażeniu po lochach, czyli przygodach typu Dungeon Crawl. Czekaj. Nie będzie mnie na następnym odcinku, ale znalazłem ci dobrego zastępcę. Kogo? Koziego.
No dobra. To jeszcze na koniec chciałbym powiedzieć o mojej akcji na Patronite. O, to ja chcę powiedzieć o Patronite. Baniak uruchomił swój profil Patronite, gdzie możecie uzyskać bardzo fajne nagrody za swoje wsparcie. Możecie mieć dostęp do jego scenariuszy RPG, wcześniejszych pokazów filmowych, czy nawet czatu na kanale Discord. Link do profilu znajdziecie w opisie filmu. Patrz, a teraz się nie przedstawił. Josh Pilarski. Mówiłem, że gubi. Dobra, wystarczy z tego kabaretu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Oglądajcie Baniak Baniaka, grajcie w RPG, ale grajcie z głową.